jedna fałszywa była strona. Dobra, hej, witam was bardzo serdecznie. Oła, tutaj Hanta. To była gitara, którą trzymałem w rękach, natomiast no, ostatnia nutka nie wyszła. Dobra, słuchajcie, to był oczywiście motyw ze Smoke on the Water, Deep Purple. A to jest kolejny odcinek Need for Speed Most Wanted i bohaterem dzisiejszego odcinka będzie Spider, czyli Porsche 918 Spider Concept. I na początek posłuchamy cudownego silnika. Czekajcie. I sobie tak... No właśnie. Au! Czemu mi to robisz? Dlaczego musieli we mnie wjechać? Chciałem sobie tak ładnie pobuksować na środku. Ech, pięknie się obraca. Możemy jechać tyłem nawet. Dobra, jedziemy tutaj. Przecież biały jest bardzo ładny de facto. Zobaczmy jakie inne. O, srebrny też nawet niezły. Dobra, słuchajcie, o, mam jakieś zawody. Na co? A, coś do pobicia. Dobra, nieważne. Czekajcie, bo jeszcze wyłączyłem muzykę. Powinienem ją włączyć tutaj. A, dźwięk sobie wezmę, włączę. Dobra, niech tam coś tam brzdękoli, no. Żeby pusto nie było. Dobra, no i nic, zaczniemy sobie od razu wyścigi. Jeszcze zobaczę tylko na zegarek. Zegarek mi prawdy nie powie, bo zegarek mi coś szwankuje. No powiedzmy tutaj, jak zobaczę, to wiem kiedy skończyć. Okej, okay, spoko. No oczywiście sobie... Wow, mamy jakiś w ogóle wyścig. Jezu, ile 6 km musimy jechać. Dobra, no to posłuchamy silnika. Musimy kawałek przejechać, żeby zrobić w ogóle pierwszy wyścig. Czyli jakiś nowy, jest nieźle. Kurczę, zajebiście się nim jedzie. Wygląda naprawdę super. Wow. Piękności moje. Oczywiście jest to samochód, który widnieje na piątym miejscu chyba. Tak, na piątym miejscu na liście. Kurczę. Nie mam nawet, no właśnie, nie mam nitro, nie mam nic. Ale cieknę zaraz. O właśnie. Oh shit. Trochę dupa. Nie przemalowało mi się. Nie przemalował mi się samochód, czy on jest biały? Czy mi się wydaje, tylko nie wiem. Albo się nie przemalował. Bluz, bluz. Dobra, gdzie tu mamy jechać? Gdzie ten wyścig pierwszy? Kurde no. Słaby temat. Dobra, jeszcze 3 km. No ale już popatrzcie jaką prędkość. 200 spokojnie wyciągłem. Bez żadnych dopaków. Nie jest to może najwyższa półka, ale jednak jest nieźle. No tutaj ostry zakręt w lewo będzie. Nie, ładnie. Trzyma się drogi. Niemiecka precyzja. Ja, natürlich, ja. Chaos. Kurczę, chciałem tak ładnie je skosić tyłem, ale się nie udało. O! Okej, jak nim zakręciło. Udało się uniknąć wypadku. A wiesz, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Pamiętajcie. To ma tylko dwa kolory. Tak, to ma tylko dwa kolory, srebrny i biały. Nie no, spoko. Biały ładnie wygląda, lepiej niż srebrny. I Hunter Style, zaczynamy wyścig. Cold Burn. Spalanie nitro, opony, no wiadomo. Czas do pobicia jakieś tam 2 minuty. A będzie kawałek chyba. O, jaki Porsche przede mną fajnie jedzie. Tu same chyba Porsche'aki jadą w tym wyścigu. Tak, same Porsche'aki, no jebiście. Tak samo zrobili jeden dla Fordu. Czasami Fordami się jeździło. Chyba są 4 Porsche'aki w grze, 2 ograliśmy. Więc sobie te dwa pozostałe w jednym odcinku pewnie zrobimy, jakoś tak.
Czyli Panamerę i tego starego takiego. To jest Panamera, to co mijam właśnie. Wow! Nie stuknął, co za gnój. I ten jest taki stary, nie wiem jak on ma znaczenie. Umieraj człowieku. Trzy okrążenia mam, tak? Przynajmniej te okrążenia nie są jakieś duże. To się liczy. Wow! Czy nie mogę dogonić tam tego kolesia za cholerę? Jeszcze ten mi tą Panamerą wjeżdża we mnie cały czas. Co za ciur z niego, no? Dawaj, 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 dawaj. Naprawdę nieduże są te okrążenia. Jak najmniej hamowania. Jak najszybciej zakręty trzeba pokonywać. I wal się. Okej. No i będzie... Jak to przegapiono punkt? Gdzie ja pojechałem? Oż dupa. Kurczę, dlaczego ja tak pojechałem? Nie popatrzyłem na mapę. No tak, to jest właśnie w ten sposób. Jak się jedzie cały czas za kimś, to wiadomo dokąd się jedzie, a później się nagle okazuje, że się zapomina. Tutaj nie ma... Jest tylko jak jest jakiś ostry zakręt, to wtedy pokazuje, że masz zakręcić w którą... Znaczy masz skręcić w którą stronę. Właśnie o tym żółtym mówię, co go tam teraz spychałem. Natomiast jak nie, to nie pokazuje. Cholera jedna. Wow, jak ich tu proszę wszystkich. Dobra, dawaj. Waść. Ale przeszkadzają mi w jeździe, no to się nie ma dziwić, co? Ten tą Panamerą będzie mnie tu próbował zabić znowu za chwilę. No właśnie, cholera, już chciałem tu skręcać, a to dopiero tutaj za tym. Muszę zapamiętać, że za stacją w lewo, a nie przed stacją. Jakoś nie wiem dlaczego, tak mi się jakoś zakodowało się, że tam powinienem zakręcić. No i chyba jestem teraz piąty, dzięki temu. Ale mam najlepsze tutaj, najlepszy samochód z tych wszystkich, więc... Więc powinno... W końcu to wyjść, nie? Dobranoc panu. 250 na zegarku. Przydałby się gdzieś taki licznik jeszcze mały. Znaczy zegar po prostu. Który pokazywał, kiedy się zamyka prędkość. Było coś. Byśmy mogli widzieć, kiedy zamykamy licznik. Bo to jest takie... Ha! Ach, producent nie przewidział! No, przykładowo taki, nie wiem, Fiat Seicento, którego kiedyś mieliśmy, mówię tutaj u mnie w rodzinie, no to on miał tam na zegarze chyba do 140 albo do 160 rozpisane, ale on w życiu by tyle po prostu nie wyciągnął, tak? Natomiast w super samochodach jest na odwrót. To znaczy, że zegar można zamknąć, czyli jechać szybciej niż przewiduje, powiedzmy, producent. Dobra, no i mamy oczywiście opony i nitro, no to taki standardzik, nitro bierzemy, opon nie. Nie bierzemy, to bierzemy i to jest matafaka, przemalujemy tego składaka. Nie przemalowałem, rules, why? Znowu nie. Co, one się zużywają, czy co? Może już go użyłem tutaj. Bugatti, o właśnie, tu nam pokazuje Bugatti, że jest. To ja sobie je może zaznaczę. Ja chciałem na tamten drugi dolecieć, nie udało się. Ja sobie może zaznaczę, gdzie to jest. To jest przy tych fabrykach. Tylko zobaczę na mapkę. No znowu, a tutaj, dobra, to tutaj w tym obszarze już wszystkie mam pozdobywane. No, bo tych sam zaznaczam, gdzie te samochody są, żebym żadnych nie przegapił, ale chyba wszystkie mam odblokowane. Nie jestem pewien. Zresztą powinno gdzieś to pisać, kurczę, a to tak nie chcę za specjalnie pisać, bo zobaczmy statystyki właśnie. Postępnie, to właśnie,
gra podstawowa. Udział w zawodach, wygrane, zdobyte samochody, prowadzone samochody, ale to nie prowadzone to nie jest ten. To nie znaczy te, które posiadam. A nie ma tu tych, które posiadam. Kamienie milowe. Auta, sportowy muscle. Więc tak można. SUV, chyba są dwa albo jeden. Dwa, no właśnie, Range Rover i ten Fiat. No ale tu mamy wszystkie samochody w sumie rozpisane. Te wszystkie z dodatków są. Znaczy właśnie muscle jest dużo z jednego dodatku. Dobra, nieważne. O, jebać to, szczerze mówiąc. Jedziemy następny jakiś wyścig. To już powinno być normalnie. No właśnie. Kurczę, troszkę nam zajął ten pierwszy wyścig, no ale to nieważne. Ciśniemy dalej, do przodu. A, to już jeździliśmy wielokrotnie. Dat efekty dźwiękowe. On ma wydechy po obu stronach, a nie z tyłu, śmiechowo. Przykro mi, ale dobranoc. Lexus przed nami. Dobranoc. Tutaj jedzie nie Maserati, tylko to drugie. McLaren to jechał. Też dobranoc. Wow, dobra, udało się. I oni tu jeżdżą zawsze. Ja nigdy tędy nie jeździłem. Ale jest skutas, nie? Kurczę, se wykminie mi gnoje jedne, no. Co tam mi ucieka z przodu? O! Co to było? Cholera! Chciałem z prawej strony tego wiaduktu przejechać, to był błąd. Już piąty jestem! Co za pały z nich po prostu, no. Czyli ktoś ci mówi teraz. Będzie mnie gonił, nie wiem czy to nie jest ten bug. BAC, czy... nie mam pojęcia nawet jak to się czyta. Jeszcze nie mam pojęcia. Próbuję coś popatrzeć, co to jest. Kurwa, Pagani właśnie minąłem. A tam jedzie z przodu co? O, to jest meta! O, cholera, nie patrzyłem w ogóle. Kurde, no. Drugi, przynajmniej drugi. Wzmocniony podwozie. A chyba niespecjalnie mi się przyda. Trzeba by ten wyścig jeszcze raz pojechać. Lulz, bluls, naprawdę. Nie zauważyłem. Wzmocnione podwozie. A ja w sumie to na co mi to? To Pagani jeszcze chciał mnie prześcignąć tutaj. Zdychaj. Ścigi. Jeszcze tutaj. O, jest powtórz zawody, dobra. Tak. Jeszcze raz sobie zrobimy. Bo było ciekawie. No tutaj jednakowoż już nie idzie. Był taki okres, gdzie było naprawdę dużo, dużo odcinków takich, gdzie naprawdę lajtowo się tymi samochodami jeździło, tak zupełnie bezpretensjonalnie, bez żadnego po prostu zająknięcia, wygrywałem każdy wyścig jeden po drugim. Natomiast teraz właśnie jakoś tak, powiem wam, śmiechowo się zrobiło. Spoko. To jest tak, Ariel Atom, tutaj mamy... podwójne światła. Tu jest przed nami Lexus, ale co to było tamto, co minęłem przed chwilą? Wow! Nie zdążyłem o tym pomyśleć nawet. Chevrolet Camaro. O, właśnie, tamto było Camaro. Wow, dobranoc. Tu nawet nie wiem, co minąłem, ale coś minąłem. Tu radary. Nie mieć kraksy i będzie wszystko dobrze. Uff, to ta, na tamtym supie się wcześniej zawiesiłem. Ja jestem czwarty nadal. Cholera, tu już niewiele zostało. Półtora kilometra. Dużo zakrętaców było. Pagani, dobranoc. No i cholera, to już tu będzie za chwilę. A? Dobrze poszło. Wow. Dawaj. Nice, mamy metę, panowie. Ej, dobranoc. Fuck yeah.
Dobra, wybaczcie mi, już jestem. A spadam. Fuck. Ale stanął przynajmniej na czterech kółkach. Ups. O, no dobra, mogę jechać dalej. Mówiłem. Dobra, autolog, wyścigi, bloody nose, to za buławę. Nie chcę buławy robić. Ale co oni dają? Oni dają tam opony. No właśnie, to się przyda, cholera. Rozpoczniemy sobie, no niestety. Nie chcę tego robić, ale opony wyścigowe to są jednym z takich kluczowych rzeczy. Pierwsze nitro, opony wyścigowe. No i tak samo do podwozia i nadwozia jedno tam się przydaje. A, pamiętam to. Gdzie tu jechać? Chcę wjechać tu. I możemy sobie zawrócić i pojechać teraz tu. I dobranoc panom wszystkim. Serdecznie kiwam w oko. No. Sytuacja się uspokaja. Czekajcie. Wyłączymy ten silnik i może nas nie dościgną. Nie wiem, gdzie jest ta policja. Dawaj, jeszcze. Fuck! A tak niedaleko było, nie? Cały już pierwszy poziom, przecież znikło mi prawie całość. Nie wiem, gdzie tu się chyba skitrać. Znowuż też za specjalnie. Dobra. O, cholera. Cholera, żeby tylko mnie nie ten. Nie łapali już od razu. Czekajcie, zrobimy to tu. Fuck yeah, koniec. Dobrze było. Udało się, pięknie. Czekajcie, tu jakiś SMS. A, dobra. Tak, jasne, tyle pozytywnych rzeczy. Czekajcie, odpiszcie tylko na SMS-a, bo to będzie jedno słowo. O Jezu, ta muzyka. Dobra. No dawaj mi tego autologa, park and ride. Dobra, dawaj, rozpoczynamy, jedziemy. Nie pierdzielimy się. Tak. Cztery z nitro, wzmocnienie nadwozie. Tak, to pomiń. Co to jest? Jedziemy. No jechaliśmy ten wyścig kilkukrotnie już, ale aż tak że nie pamiętam tej trasy. A, pamiętam. Pamiętam, jak się tędy przejeżdża. Jeszcze cholera. A, no zajebiście, dzięki. Za wywalenie mnie w mur. Tępe gnoje. Aha, i tu się tamtędy tymi serpentynami, zakrętasami jeździ. Au. Nie ma czasu na poprawną jazdę, trzeba napieprzać. Jestem trzeci, no właśnie, tamtych dwóch uciekło. To jest masakra. Wow! No świetnie, zajebiście mnie obróciło. Kurczę, jeszcze nos mnie swędzi jak cholera, nie wiem od czego. Jak zwykle. Dobra, wiecie co, powtórzymy te... Wow! Powtórzymy te zawody. Okej, już jestem. Widzę, że te filmiki są dosyć długie. Musiałem jeszcze odpisać. Dobra. Ciśnijmy. Jedziemy normalnie drogą. Bo nie będę jechał tamtędy. Zastanawiam, czy te poczwórne światła takie okrągłe to są na pewno od Camaro, nie od czegoś innego? Jakaś Alfa Romeo? Nie wiem. Jej, zepchnąłem go. Teraz się sam zepchnę.
O fuck! Jak wszyscy wypierdzielają. Wszyscy chcą mnie zabić. Co za gnoja, ulica. No patrzcie, ej, oni wszyscy specjalnie to robią, żeby mnie rozdupcyć. Nic, po nic więcej. Nie po to, żeby przejechać. Ja sobie spokojnie cisnę, a ci nadpierdalają jak pojebani. Naprawdę, ta gra jest jebnięta i to ostra. Fucking Helen. Co to miało być w ogóle? Kto tu rozstawił skały na samym środku? Czemu jestem kurde ostatni? Niech i chuj wszystkich razem. Ile taka wielka pała tam się tak tworzy i tak jeb, nie. Świetnie! Nie, super! Po prostu te zawody są tak mega, że zestrać i rozpłakać to mało. Naprawdę, nie wiem, tutaj to jest głupie strasznie w tej grze, że oni po prostu próbują tylko nie tyle przejechać sami, co po prostu nas zepchnąć i rozwalić, nie? Nie zważając na to, czy sami siebie rozwalą, czy nie. Ich nadrzędnym celem jest zepchnięcie nas i jest meta, na której nie, chyba nie jestem w stanie dotrzeć, albo... Fuck! Tak blisko. Tak blisko było. Dobra, chyba mamy na to wyjebane, tak szczerze mówiąc. Pod dosyć długi wyścig. Zajmijmy się następnymi. Zastosuj sobie to na wozie. Czemu nie mogę się przemalować? Ktoś mi może powiedzieć, o co chodzi. O, teraz, może za szybko przejeżdżam, nie wiem. Zamknij się, babo, gówno mnie obchodzi to. Fajne, może to zrobimy najpierw, a dopiero później ten trudny. Podwozie z ramą. Szkoda, że nie z delmą, ale chyba do niczego mi się to podwozie nie przyda. No ale dobra, przejedziemy. A, pamiętam ten wyścig w miarę dobrze. Są dwa okrążenia. Pamiętam chyba Maserati, jak jechałem, to miałem z tym problem z wyścigiem. Dobranoc wszystkim. No, pięknie, pierwszy. Dobranoc Państwu. Jezusie, tak ładnie się trzyma drogi. Ups. ...290 prawie było. 87 ciemnoice. Jest ponad 90. 300 wy. I wchodzimy w zakręt. Nie! Nie! Nie, jebane słupy. Naprawdę. Tak ładnie dualnie. 300 to jednak za dużo, żeby wejść w zakręt. Jednak. Tamten gdzieś tam został. Przyhamował przed tamtym samochodem. A jak wyrąbałem. Trudno. Dobra. Udało się przeskoczyć pod ziemią. I ogólnie przodujemy w tym wyścigu. A, tutaj muzyki nawet nie słychać. Nawet ja jej nie słyszę, szczerze mówiąc. Wszyscy raczej mają chyba wyrąbane na tą muzykę, ponieważ jest cienka i słaba, i jest... słaba. I to nie mówię tutaj jako zagorzały fan rocka i metalu, że tylko to może lecieć w radiu moim. Natomiast, jak mówię, tu jest naprawdę słaba ta muzyka, bo jakieś dubstepy jebli i tak dalej. Mówię, w poprzednich częściach jeszcze dało się tego słuchać. Nie wiem, jak w tych poprzednich najnowszych. Natomiast tych poprzednich dało się faktycznie słuchać. Nawet, czekajcie, z Most Wanteda dwójki, znaczy co ja mówię, właśnie z pierwszego Most Wanteda, ten jest drugi. Z pierwszej części, to właśnie, ona była tam jest 2005 rok czy coś, to tam były dwie piosenki, które mi się strasznie podobały. Natomiast z kolejnej części, czyli, nie, kolejna była... Carbon był następny? Chyba Carbon, a później był Prostrid. Ja w Carbona nie grałem, ale w Prostrid grałem
i w prostricie. Dobra, przeszedłem to, bo musiałem się w niego wpieprzyć. Natomiast w prostricie mi się praktycznie cały soundtrack podobał, a niektóre piosenki były przerobione, a w oryginale faktycznie i na przykład przerobione mi się nie podobały, natomiast w oryginale fajnie brzmiały i oryginalnych sobie słucham do tej pory, znaczy do, no niektórych z nich, nie? Więc tak jak mówię, były dosyć dobre. To sobie opierdzielamy. Ładna kraksa. Kraksa, fuck yeah. Dobra, i ostatni z wyścig nam został. De facto nim. Te wdechy, wydechy. No ładne. Wdechy. Zakręcimy sobie kółeczko. A! Nie udało się. No ja, bo tu tak mało miejsca trochę. Znaczy nie tyle mało, co kanciaście. Tu nic nie ma takiego za specjalnego. Może coś tu być. Tyle miejsca fajnego, ciekawego. Oni tu nic nie dali. No normalnie, normalnie, no no. O, są bramki. Te rozwaliłem. A tu jechałem wcześniej. A, bo tu billboard był. Tu? Tu są schody. Tam chyba nic. Kurde. Ale nic tu nie ma. Dobra, idziemy po ten następny wyścig. Piramidę tu układają, widzę. O, tu powinno coś być za tymi filarami. O! Co tu? Hill. Jakiś easter egg czy co to jest? Czy bo to jest jakiś graffiti, ale tak bezcelowo by nie robili, bo nie ma graffiti w tym mieście raczej chyba. Nie wiem co to jest. Może ktoś z, jak ktoś z was wie co to jest, to niech napisze w komentarzu. Nie tam natomiast widzę jakiś ten samochód. Merol. Nie chcę go prowadzić. Dawaj wyścig. Nadwozia aero. Skrócenie biegów, dobra. Dawaj waść. A, tu na prędkość jest. Jaką? Nie wiem, pewnie 190. Nie, 201 już jest na srebro. Rules 217. O! Jakiekolwiek wyzwanie. Cholery jedne. Jakiekolwiek wyzwanie nam to sprawi. No, co jest to fucking turret? Co to ma być w ogóle? Nie, pierdziele, powtarzam to. Nie wiem, będę sobie jechał prawą stroną może, czy coś, chociaż tam też jeżdżą gnoje. 217. Dawaj. Jedź. Cicho. Cholera. Nic nie widzę. Kurde. Zajebiście. Czemu tak długo nic nie widziałem? Tego nie rozumiem. No, słabo to widzę coś. Żeby to uzyskać. Powoli nadrabiamy. Czy to będzie jakaś dziwna dziwność na pewno? Z tego co pamiętam. Nie, akurat nie, meta jest spoko. Na początku taka ciujnia trochę. 212. Dobra, spróbujmy jeszcze to poprawić. Zrobić sobie. To skrócenie biegów. Zobaczymy jak to się objawi. Przyspieszenie, ale prędkość maksymalna. Nie, absolutnie. No i wyrąbałem ładnie. Powtórz ostatnie zawody, tak. No i potem będziemy sobie kończyć w sumie już.
jakoś tak szło. Przepraszam. Kurczę, ziewa mi się, jak głodny jestem. Nie jestem śpiący. Jestem bardzo nawet nie śpiący i aktywny, natomiast jestem głodny i zaczął mi się... Co to miało być? I co to miało być w ogóle? Czemu Kraksa na samym początku? What the fuck? Widzieliście to? Kraksa, po prostu jeb Kraksa. The hell? Dobra, dawaj. Czyli na samym początku musiał być jakiś samochód, który zapierdzieliłem. Albo jakiś, nie wiem, błąd w grze po prostu jakiś, no kurde. No nic tam nie było. Ach, wiedziałem, że ktoś mi wyjedzie. Ktoś jest przede mną. Dobra, teraz dopiero coś widać. Przejechać pod prąd. Uff, dobra, dawaj. Jezu, jaki po prostu stroboskop. Kurczę, no nie wiem, nie wiem. Mieszane mam uczucie do tego. Ciężko mi to wyciągnąć tu. Ostatnia prosta. Kurde, jeszcze musiałem w tego przypieprzyć, naprawdę. Co to moje auto tak jedzie jakoś, jakby nie chciało mu się. Naprawdę, tego nie rozumiem. No i co to miało być? Dobra, jeszcze raz. Ostatni raz powtarzamy te zawody, bo już mi się więcej nie chce. Ale naprawdę, co to miało być? W ogóle jakieś takie mam wrażenie, że tutaj czasem tak się dzieje, że auto zaczyna się robić strasznie ślamazarne po pewnym, nie wiem, bo tak nagle, nie? Nie wiem, coś przywaliło i w tym momencie już więcej nie będzie chciało jechać z takim potencjałem. No patrzcie, jak tutaj się szybko ładnie rozpędza. A co to miało być tam? Gdzie jadę po płaskim i nie mogę się rozpędzić. Nic nie widać. Dobra, przejechałem, przetrwałem. I will survive, bitches. No i patrzcie, ani nitro, ani nic. Nie mogę prędkości uzyskać w ogóle. Czy to jest jakieś 230 na godzinę? Przecież w cholerę szybciej to auto jeździ. The fuck? Przecież miałem 300 w poprzednim wyścigu, jakimś tam wyścigu jednym. No, panie, takie coś to możecie się w dupę wsadzić. Dobra, kończę to Hunta stylem. Dobra, trudno. Przejechałem wszystkie wyścigi. Chyba z dwa mam na srebro, no ale ciul. No i to byłby koniec tego odcinka. Żegnam się z wami. To był Porsche 918 Spider Concept. Bardzo ładne autko. Nie odmówiłbym, jakby mi ktoś takie kupił. Naprawdę bym się nie obraził, naprawdę. Nie chcę cię słyszeć, kobito. No i co? To był samochód chyba piąty z listy najbardziej poszukiwanych w tej grze. No i żegnam się z wami, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.